kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych ulubieńcach miesiąca, tym razem grudnia. No i ostatnich ulubieńcach w tym roku 2016. Tym razem udało mi się zmieścić w czasie i nagrać je dosyć punktualnie. Słuchajcie, mam mało produktów Wam do pokazania, bo raptem 4, z czego 2 są do włosów i 2 do twarzy, w tym jeden produkt z kolorówki. Więc żeby nie przedłużać, przechodzimy. Zacznę od produktu, który już kilka razy Wam pokazywałam, kilka razy Wam polecałam i w dalszym ciągu jest to mój ulubieniec. Jak wiecie, wspominałam Wam w jednym z vlogów, że szampon z Redken przesuszył mi niesamowicie skórę głowy. To rzeczywiście ten szampon. Tak więc będę go używać po prostu do mycia włosów na długości, byleby nie miał ten szampon kontaktu ze skórą głowy. No i po tym, jak zrobił mi takie bubu, to sięgnęłam z powrotem po ten Petal Fresh Scalp Treatment Shampoo, czyli odżywczo-antyseptyczny szampon do włosów Tea Tree, wyciąg z drzewa herbacianego. Ja Wam jeszcze raz tutaj pokażę, jak on wygląda. On jest do dostania w Rossmanie i chyba kosztuje 20 zł, jak się nie mylę, coś w ten deseń. Pojemność to 355 ml, produkt nietestowany na zwierzętach i co? I chyba nawet jest wegański w takim bądź razie. Nie wiem, nie będę Wam tutaj ściemniać, nie chcę po tych wszystkich znaczkach tutaj zgadywać. W każdym bądź razie szampon jest rewelacyjny. Moja skóra głowy znowu odżyła, przestała się tak mocno łuszczyć. Ja mam łuszczycę, więc ona się łuszczy siłą rzeczy, ale przestała mnie swędzić po raz kolejny i mam wrażenie, że znowu jakby jest trochę nawilżona i wszystko dzięki temu szamponowi. No niestety zostało mi go jeszcze tylko tyle i w zapasach kolejnego nie mam, ale jak wybiorę się do Polski i będę miała możliwość zajścia do Rossmana, a taka możliwość na pewno się niebawem nadarzy, no to kupię go po raz kolejny. I wszystkim tym, którzy mają właśnie problem z przesuszającą się, swędzącą skórą głowy, to bardzo gorąco mogę go polecić. I drugi produkt, który tutaj trzymam do góry nogami, bo chcę, żeby mi ścieknął na dół, to jest odżywka z Lasha American Cream. Prezentuje się tak, o pojemność 250 ml, kosztuje chyba 15 albo 16 euro w Laszu. Ja ją zakupiłam, kiedy u mnie była Karolina w październiku. Tak? Tak. No jakoś ze 2 miesiące temu. I powiem Wam tak. Już kiedyś, mając próbkę, wspominałam Wam, że nie rozumiem zachwytu nad tą odżywką i w dalszym ciągu poniekąd podtrzymuję to zdanie. I pewnie teraz się zastanawiacie, to czemu w takim bądź razie pokazuję ją w ulubieńcach. No więc jeżeli chodzi o samą formę pielęgnacji, to według mnie jest to odżywka taka jak każda inna, którą znajdziecie w drogerii. Nie rob nic jakiegoś nie wiadomo jak specjalnego. Włosów mega nie nawilża. Ja dzisiaj ją też mam na włosach nałożoną, ale jak widzicie, moje włosy troszeczkę jaśniejsze się znowu zrobiły, bo używałam znowu ten Direction. W każdym bądź razie, wracając do odżywki, słuchajcie, co tutaj producent mówi? Także ona ma bardzo mocno wygładzać włosy i sprawiać, że przepięknie będą pachniały. Więc z tym wygładzeniem, to wiecie, różnie to bywa, ja mam włosy zniszczone. Cieszy mnie to, że uważacie, że moje włosy przynajmniej w kamerze wyglądają na ładne, na zdrowe. Pewnie to też to światło dzienne, ale ona ich nie wygładza, przynajmniej moich nie. To, co mi się w niej podoba, słuchajcie, to jest zapach. To jest zapach truskawkowo-waniliowy i w sumie nie jest to nic specjalnego, ale słuchajcie, to, co mi osobiście bardzo, ale to bardzo przypadło do gustu, to fakt, że na przykład dzisiaj umyłam włosy i słuchajcie, te włosy pachną tą odżywką bardzo intensywnie. Ten zapach jest bardzo wyczuwalny, co najmniej tak, jakbyście mieli jakieś perfumy po prostu na włosach. Do tego ten zapach nie znika przez cały dzień i nawet następnego dnia jest w dalszym ciągu wyczuwalny. Jak wiecie, ja myję głowę codziennie, chyba że wiem, że na przykład jutro mam wolne, nigdzie nie wychodzę, no to nie myję, to te włosy mi będą pachnieć wtedy do pojutrza aż.
Także dlatego znalazł się ten produkt w ulubieńcach, bo zapach utrzymuje się bardzo, ale to bardzo długo. Ja ostatnio, powiem Wam, będąc u babci w odwiedzinach, nocowałam tam i rano się obudziłam i tak mówię, kurczę, coś mi pachnie. Mówię, wyszłam, mówię do babci, czym ty się tak wyperfumowałaś? Ja mówię, tak pięknie to pachnie, tak, taki słodki, ale subtelny zapach. Babcia moja mówi, niczym się nie wypachniałam, mówi, nic na siebie nie psikałam. Ja mówię, co to może być? I potem, wiecie co, bawiłam się swoimi włosami i tak coś koło nosa przyłożyłam i dopiero zajarzyłam, że to moje włosy właśnie dzięki tej odżywce. Także mogę bardzo gorąco polecić pod tym względem, ale pod względem samej pielęgnacji jako odżywki, jak mówię, uważam, że nie jest to jakiś produkt wow. Ok, przejdźmy do ostatniego produktu z pielęgnacji, produktu do twarzy i jest to produkt, który ja, czy w sumie już puste opakowanie, który ja przywiozłam ze sobą z Austrii, który kosztował mnie chyba 2 euro i jest to marka My Face Young, czyli teoretycznie przeznaczony dla osób młodszych, do młodszego rocznika, ale to mi zupełnie nie przeszkadza. I są to soft lotion pads do make-upu, prezentują się tak, o ile dobrze kojarzę, ta marka jest też dostępna w Szwajcarii. I tutaj było, już Wam mówię, ile tych płatków do demakijażu, 35 sztuk i od otwarcia do zużycia przez 3 miesiące. Niestety nie zatrzymałam ani jednego płatka, bo tak mi się bardzo podobały, że zużyłam je wszystkie, ale były rewelacyjnie nasączone, miały bardzo delikatny, natomiast bardzo przyjemny zapach. Tak, dokładnie. Bardzo przyjemny, taki czysty zapach. Były grube i idealnie ściągały makijaż. I słuchajcie, od tych płatków, od tego produktu zakochałam się właśnie w takich produktach. Teraz mam na użyciu z Bell i na razie je testuję. Są co prawda dużo mniejsze i dużo cieńsze, ponieważ tutaj te płatki były, no jak widzicie, opakowanie jest duże, bo jest praktycznie jak po balsamie do ciała. One były tutaj duże, natomiast te z Bell, które teraz używam, są małe, ale jestem zadowolona. Szkoda tylko, że tej marki niestety tutaj w Niemczech nie dostanę i chyba będę musiała się do koleżanki z Austrii uśmiechnąć, żeby zakupiła mi kilka sztuk i wysłała po prostu w paczce. Ale jeżeli macie do nich dostęp, to naprawdę bardzo gorąco Wam polecam, bo są rewelacyjne. No i ostatni produkt, produkt kolorówkowy, który mam dzisiaj po raz kolejny na twarzy, którym najczęściej malowałam się czy nakładałam na twarz w tym miesiącu, jest to Bell Illumi Corrector Lightening Skin Perfection Makeup Long Lasting w odcieniu 01 Light Beige. Czasem się zastanawiam, czy producenci jeszcze więcej nie mogą na tych opakowaniach napisać. Prezentuje się tak, o podkład, który kupiłam w Biedronce, bo chyba raz go zobaczyłam u Karoliny Myśliwiec, jak się nie mylę. I ona go zachwalała i tak stwierdziłam, będąc w Biedronce na zakupach, że w sumie dlaczego by nie, wezmę, wypróbuję, pojemność 30 gram, mówię, jak mi się nie sprawdzi, to po prostu powędruję dalej i tyle. Nie sądziłam, że tak bardzo zakocham się w tym podkładzie, słuchajcie, jest wydajny, bo ja jeszcze no myślę, że gdzieś tyle zużyłam, więc niecałe pół buteleczki, niecałe pół tubki. Jest wydajny, bardzo ładnie dopasowuje się do odcienia mojej przynajmniej cery. Jest rzeczywiście rozświetlający, nie wchodzi mi w pory, nie wchodzi mi w zmarszczki, nie zbiera się, jest długotrwały. A krycie ma jak dla mnie wystarczająco, ja bym je określiła na takie średnie, bo to nie jest coś, co, nie wiem, zaszpachluje Wam wszystko. Oczywiście gdzieniegdzie coś będzie, jak macie wypryski, będzie się przedostawać, będzie widać, ale mi na tym nie zależy. Jak wiecie, ja bardzo lubię naturalny make-up, naturalny makijaż i też zależy mi na tym, żeby podkład, który mam na twarzy, był delikatny, żeby ta skóra, pomimo tego, że jest zaszpachlowana, żeby mogła oddychać. Dlatego właśnie nie lubię podkładu z Estée Lauder Double Wear, bo on mi jest po prostu za ciężki, po tym mi żadne wypryski nie wyskakują, idealnie daje się zmyć nawet takimi, wiecie, pierwszą warstwę, tymi zwilżonymi chusteczkami do demakijażu, które ja używam, bez problemu wszystko schodzi, no i jest w moim przypadku, przy mojej cerze mieszanej z tendencjami do przetłuszczania się,
Trzyma się bardzo długo, bo w sumie ja nawet jak się rano pomaluję, to i wieczorem dalej on tam jest. Więc no jestem nim zachwycona, nie pamiętam ceny, ale on na pewno nie jest drogi i ogólnie dostępny właśnie w Biedronkach, gdzie są szafy Bell, także bardzo gorąco mogę Wam polecić, jeżeli jeszcze nie stosowałyście go, nie testowałyście, bo nie wiedziałyście, czy się opłaca inwestować w niego pieniążki. No i moi drodzy, to by było na tyle, to były te 4 produkty, sami musicie przyznać, że dużo ich nie było, przy czym właśnie jeden z nich już znacie, bo nieraz znalazł się w moich ulubieńcach, ale jak widać, jeżeli coś polecam wciąż, co jakiś czas, to znaczy, że jestem naprawdę z tego bardzo, bardzo zadowolona. No to co, to by było na tyle, widzimy się jutro w Denku, tak? Mam nadzieję przynajmniej. Do zobaczenia, pa, pa!